Teraz będziecie pracować w grupach. Zobaczcie, czym się zajmiemy. Treść polecenia, czy też treść zadania. Zakładając, że otrzymujemy dużą sumę pieniędzy, na co przeznaczymy te pieniądze? Musicie podać teraz trzy możliwości, a następnie określić, jakie osiągnie się korzyści z tych możliwości, a jakie poniesie się koszty w każdym z tych przypadków. Jaki będzie alternatywny koszt dokonanego wyboru? Jak to zrobić? Zobaczcie, to zaraz będzie jaśniejsze. Możecie sobie wybierać, co chcecie. Trzy możliwości musicie wybrać. W grupie będziecie pracować. Cokolwiek, tak? I teraz będziecie musieli dokonać wyboru. Co w danej grupie z tych trzech rzeczy wybierzecie, co będzie kosztem alternatywnym, a czego w ogóle nie wybierzecie? Rozumiemy? Robimy to na przykładzie takiego schematu, takich dymków. Mamy jakąś dowolną sumę pieniędzy i umówmy się w ten sposób. Żeby to zadanie było ciekawsze, to nie określamy żadnej sumy pieniędzy. Mamy nieograniczoną ilość pieniędzy. Ale nie możemy tych trzech rzeczy kupić razem. Musimy dokonać wyborów, tak? Jedna będzie najważniejsza, druga będzie kosztem alternatywnym, trzecia będzie tą trzecią możliwością, której nie wybierzemy. Czyli pieniążki nas nie ograniczają, ogranicza nas to, że trzech rzeczy nie możemy mieć naraz. Musimy jakby pokazać, co jest dla nas ważniejsze, co mniej ważne, co najmniej ważne. Tak? Prosiłbym teraz, żeby macie tutaj przy swoich stołach, macie kartki, prosiłbym, żebyście sobie zrobili taki schemat, na razie na brudno, tych trzech możliwości. Potem, jak już będziecie wiedzieć, co chcecie wybrać, żebyście to narysowali ładnie tutaj na tych tablicach, każda z grup. Bo o co chodzi? Co jest trudne w tym zadaniu? Najtrudniejsze w tym zadaniu, kochani, będzie to, że będziecie musieli zaprezentować swoje wybory. Każda z grup będzie miała 2 minuty i powie: dokonaliśmy wyborów takich, 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 tak. Tak, wybraliśmy to, to, to. To ma takie korzyści, to ma takie koszty, a wybraliśmy to, a to jest kosztem alternatywy. Jeżeli chcecie to zadanie zrobić w sposób prawidłowy, to musicie teraz zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Po pierwsze, wybory, których dokonacie, nie mogą być do siebie podobne. Czyli nie można wybrać sobie, na przykład, wybieram spodnie, koszulkę i coś tam jeszcze. Bo podając jakby korzyści z posiadania tych zasobów, no co powiecie? Że co? No, że się ubraliście, tak? No dobra, możecie powiedzieć, że ubrałem w górę albo w dół. No. Musicie wybrać różne rzeczy. Najlepiej wtedy pokazany jest koszt alternatywny. W ogóle najfajniejsza zabawa jest wtedy w ogóle, jeśli użyjecie swojej wyobraźni do tego, kochani. I teraz te wybory nie muszą być ekonomiczne. Zobaczcie, nie ograniczają nas pieniądze. Co oznacza, że możecie wybrać sobie coś dowolnego, oczywiście przyzwoitego. Tak? Podam wam jakiś przykład, taki jak studenci wybierali sobie na przykładzie tego kosztu alternatywnego. No na przykład samolot. Pamiętam, że studenci jako drugi wybór wybrali sobie... Zaraz, co to było? Zakład pogrzebowy sobie wybrali, słuchajcie. No żeby było śmiesznie. A trzeci wybór to było stado reniferów. Poważnie. I teraz jakie były korzyści? Korzyści z samolotu były takie, że się szybko przemieszczamy. Korzyści z posiadania zakładu pogrzebowego, uwaga, spokojna praca, tak napisali. Korzyści z posiadania reniferów, że jak będą święta, to będą je wynajmować i strasznie dużo zarobią. Teraz podawali w dalszej kolejności, jakie są koszty lub jakie są wady. Jeżeli chodzi o samolot, no, że paliwo jest drogie, że jak się coś zepsuje, no to niestety ratunku nie ma, tak? Jeśli chodzi o zakład pogrzebowy, no, że w takim zakładzie pogrzebowym jest strasznie smutno w pracy, tak?
A jeśli chodzi o te renifery, słuchajcie, to oni powiedzieli, że no to wszystko jest fajne, ale takie stado tych reniferów to strasznie musi źle pachnieć. Mikołaj przyjdzie je na wieżę. I teraz, kochani, zobaczcie, chciałbym, aby te wybory nie były takie czysto ekonomiczne. Wy sobie użyjcie swojej wyobraźni. Mogą być to przykłady śmieszne. Może być kontynent. Tylko musicie dobrze podać jego wadę i zaletę, tak? Po czym trzeba, jeżeli już podacie te korzyści i pokażecie koszty, musicie dokonać wyboru. Czyli jakby odnosząc się do tych medali miejsca złotego, tak? Znaczy miejsca pierwszego, przepraszam, medalu złotego. I podać jeszcze drugi wybór, czyli koszt alternatywny, miejsce srebrne. Miejsce drugie, medal srebrny. I tak też trzeba to zadanie zrobić. Tutaj przy każdej z wysp będzie pomagać wam wolontariusz, wolontariuszka. I ja też będę do was podchodził, będziecie mogli mi zadawać pytania, ja was ukierunkuję. Mamy na to około 20 minut, no powiedzmy, że trochę mniej, bo nas czas goni chyba trochę. Bo tam rodzice pewnie się już niecierpliwią. Dlatego jak już sobie narysujecie, napiszecie sobie na brudno, potem ładnie narysujemy sobie to na tablicy i dwie osoby, umówmy się, z grupy wybierzemy, które będą prezentowały, jakich wyborów dokonały, co wybraliście, tak? Czas, start, zaczynamy pracę.